Boże, zmiłuj się nad nami, pobłogosław udziel łaski. Niechaj znowu oglądamy Twe oblicze pełne blasku. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. Niechaj sławią Cię narody, niechaj sławią Cię narody wszystkie. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Łaska i pokój od Tego, który był i który jest i który przychodzi, niech będą z Wami wszystkimi. I z Duchem Twoim. Przeżywamy kolejną niedzielę w naszym życiu. Niedzielę, Dzień Pański, która jest świętowaniem dzieła zbawienia dokonanego przez Jezusa Chrystusa poprzez mękę, śmierci i zmartwychwstanie. Każda niedziela jest małą Wielkanocą, kiedy w sposób szczególny właśnie dziękujemy za to dzieło odkupienia, dzieło naszego zbawienia. Dzisiaj usłyszymy o tym właśnie, jak Chrystus przychodzi, aby odkupić każdego człowieka, nawet tego najbardziej zagubionego, tego, który daleko, można powiedzieć, odszedł od Niego. Ale jeżeli tylko przyjdzie do Niego i otworzy dla Niego swoje serce, to zbawienie stanie się udziałem Jego domu. Chcemy za tą niezwykłą miłość Pana Boga do każdego z nas dziękować. Miłość, która ogarnia każdego z nas. Połóżmy, drodzy, na początku tej Eucharystii na ołtarzu wszystkie nasze intencje, które chcemy teraz ufnością na początku tej Eucharystii dobremu Bogu powierzyć. W tej mszy świętej koncelebrowanej modlimy się w dwóch intencjach. Ksiądz Łukasz prosi o dar nieba dla świętej pamięci Roberta Hałaś, dla świętej pamięci Teresy i Wawrzyńca Maślankowskich, świętej pamięci Michała Ranców oraz zmarłych z rodziny. Ja natomiast proszę o dar Bożego miłosierdzia, o dar oglądania Bożego oblicza dla wszystkich zmarłych zgłoszonych w tym roku w naszej parafii na modlitwie wypominkowej, aby mogli na wieki wpatrywać się w oblicze swojego Zbawiciela. W tą naszą modlitwę włączmy także małego Bartosza Marinowskiego, który po tej mszy świętej przez chrzest zostanie włączony do wspólnoty Kościoła, aby dzięki trosce i przykładowi rodziców i rodziców chrzestnych wzrastał w przyjaźni i miłości do Pana Boga. Abyśmy mogli godnie uczestniczyć w tej najświętszej ofierze, świadomi naszych własnych braków, oczyśćmy nasze serca, przepraszając za popełnione grzechy. Panie Jezu, który nie chcesz śmierci grzesznika, lecz aby się nawrócił i żył, zmiłuj się nad nami. Chryste, którego nauka ma moc odmienić ludzkie serca, zmiłuj się nad nami. Panie Jezu, który jesteś miłośnikiem życia, zmiłuj się nad nami. Niech się zmiłuje nad nami Bóg Wszechmogący i odpuściwszy nam grzechy, doprowadzi nas do życia wiecznego. Chwała na wysokości Bogu, a na ziemi pokój ludziom dobrej woli. Chwalimy Cię, błogosławimy Cię, wielbimy Cię, wysławiamy Cię. Dzięki Ci składamy, bo wielka jest chwała Twoja. Panie Boże, Królu Nieba, Boże Ojcze Wszechmogący, Panie Synu Jednorodzony, Jezu Chryste, Panie Boże, Baranku Boży, Synu Ojca, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Który gładzisz grzechy świata, przyjm błaganie nasze.
który siedzisz po prawicy Ojca, zmiłuj się nad nami. Albowiem tylko Tyś jest święty, tylko Tyś jest Panem, tylko Tyś Najwyższy, Jezu Chryste, z Duchem Świętym w chwale Boga Ojca. Amen. Módlmy się. Wszechmogący miłosierny Boże, Ty sprawiasz, że wierni Twoi godnie Ci służą. Daj nam bez przeszkody dążyć do zbawienia, które obiecujesz. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg przez wszystkie wieki wieku. Amen. Czytanie z Księgi Mądrości. Panie, świat cały przy Tobie jak ziarko na szali, kropla rosy porannej, co padła na ziemię. Nad wszystkimi masz litość, bo wszystko w Twej mocy i oczy zamykasz na grzechy ludzi, by się nawrócili. Miłujesz bowiem wszystkie byty, niczym się nie brzydzisz, bo co uczyniłeś. Bo gdybyś miał coś w nienawiści, nie ukształtowałbyś tego. Jakże by coś trwać mogło, gdybyś tego nie chciał? Jakby się zachowało to, czego byś nie wezwał? Oszczędzasz wszystko, bo wszystko Twoje, Władco miłujący życie. Bo we wszystkim jest Twoje nieśmiertelne tchnienie. Dlatego nie naznaczasz, karzesz upadających i strofujesz, przypominając, w czym grzeszą, by wyzbyć się złości w Ciebie, aby uwierzyli. Oto Słowo Boże. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu, i sławił Twoje imię przez wszystkie wieki. Każdego dnia będę błogosławił Ciebie i na wieki wysławiał Twoje imię. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Pan jest łagodny i miłosierny, jest skory do gniewu i bardzo łaskawy. Pan jest dobry dla wszystkich, a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła i niech Cię błogosławią Twoi wyznawcy. Niech mówią o chwale Twojego Królestwa i niech głoszą Twoją potęgę. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Królestwo Twoje królestwem wszystkich wieków, przez wszystkie pokolenia Twoje panowanie. Pan podtrzymuje wszystkich, którzy upadają, i podnosi wszystkich zgnębionych. Będę Cię wielbił, Boże mój i Królu. Czytanie z drugiego listu świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan. Bracia, modlimy się stale za was, aby Bóg nasz uczynił was godnymi swego wezwania i aby z mocą wypełniło was wszelkie pragnienie dobre oraz działanie wiary,
aby was zostało uwielbione imię Pana naszego Jezusa Chrystusa, a wy w Nim, za łaską Boga naszego i Pana Jezusa Chrystusa. W sprawie przyjścia Pana naszego Jezusa Chrystusa i naszego zgromadzenia się wokół Niego prosimy was, bracia, abyście się nie dali zbyt łatwo zachwiać w waszym rozumieniu, ani zastraszyć, bądź przez ducha, bądź przez mowę, bądź przez list, rzekomo od nas pochodzący, jakby już nastawał Dzień Pański. Oto Słowo Boże. Bogu niech będą dzięki. Alleluja, alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja, alleluja. Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna jednorodzonego. Każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Alleluja, alleluja, alleluja. Pan z wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Chwała Tobie, Panie. Jezus wszedł do Jerycha i przechodził przez miasto. A pewien człowiek imieniem Zacheusz, który był zwierzchnikiem celników i był bardzo bogaty, chciał koniecznie zobaczyć Jezusa. Któż to jest, ale sam nie mógł z powodu tłumu, gdyż był niskiego wzrostu. Pobiegł więc naprzód i spiął się na sykomorę, aby móc go ujrzeć. Tamtędy bowiem miał przechodzić. Gdy Jezus przyszedł na to miejsce, spojrzał w górę i rzekł do niego: Zacheuszu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. Zszedł więc z pośpiechem i przyjął go rozradowany, a wszyscy widząc to szemrali do grzesznika, poszedł w gościnę. Lecz Zacheusz stanął i rzekł do Pana: Panie, oto połowę mego majątku daję ubogim, a jeśli kogoś w czymś skrzywdziłem, zwracam poczwórnie. Na to Jezus rzekł do niego: Dziś zbawienie stało się udziałem tego domu, gdyż i on jest synem Abrahama, albowiem Syn Człowieczy przyszedł odszukać i zbawić to, co zginęło. Oto Słowo Pańskie. Chwała Tobie, Chryste. Usiądźmy i wysłuchajmy ogłoszeń duszpasterskich. Dziś z racji pierwszej niedzieli miesiąca, w łączności z każdą mszą świętą, adoracja Najświętszego Sakramentu. W dzisiejszą niedzielę przeżywamy w naszej parafii wizytację pasterską, którą przeprowadzi ksiądz arcybiskup Józef Kupny, metropolita wrocławski. Ksiądz arcybiskup o godzinie 15:30 poprowadzi w Kościele Bożego Ciała modlitwę za zmarłych pochowanych na naszym cmentarzu parafialnym, a następnie będzie przewodniczył mszy świętej wizytacyjnej o godzinie 16:00 w Kościele Parafialnym. Wszystkich parafian zapraszamy do udziału w tym wydarzeniu. Ofiary, które dzisiaj składamy na tace, jak zawsze w pierwszą niedzielę miesiąca, przeznaczone są na prowadzone w naszej parafii prace gospodarcze. Bóg zapłać za ofiarność i zrozumiałość. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek miesiąca, stąd całodzienna adoracja Najświętszego Sakramentu, a msza święta o godzinie 18:00 będzie sprawowana o powołania. Od poniedziałku, 4 listopada, rozpoczynamy w naszej parafii modlitwę wypominkową za naszych zmarłych. Wypominki codziennie o godzinie 17:30. Serdeczne Bóg zapłać za wszystkie ofiary składane z racji wypominek. Porządek modlitwy wypominkowych na najbliższy tydzień.
poniedziałek za zmarłych zgłoszonych z ulic Sikorskiego, Iwaszkiewicza, Słowackiego, Świerkowej, Wiosny Ludów. We wtorek ulica Starogórska. W środę ulica Kochanowskiego, Sosnowa, Tylna, Przylesie. W czwartek ulica Lipowa, Łąkowa, Sienkiewicza, Jodłowa, Chopina, 11 listopada, Błotna, Brzozowa, Klonowa, Cisowa, Mała, Modrzewiowa, Głowackiego, Naturewicza, Hirschfelda. W piątek ulica Zaułek, Wolności, Szkolna, Wawrzyckiego, Racławicka, Platonowa, Jarzębinowa, Madalińskiego, Habrowa, Wrzosowa, Bukowa, Słoneczna oraz Skruszyńca i Włodkowa. W sobotę ulica Podwale, w niedzielę ulica Wrocławska. Przypominamy o organizowanej z naszej parafii we wrześniu przyszłego roku pielgrzymce autokarowej do Grecji, Macedonii, częściowo śladami świętego Pawła. Dla zainteresowanych program pielgrzymki do pobrania przy wyjściu z kościoła, a zapisy u duszpasterzy. Trwa roznoszenie opłatków wigilijnych przez upoważnione osoby. Wraz z opłatkami trafi do naszych domów program misji świętych, które przeżywać będziemy od 17 do 24 listopada. Program misji także do pobrania przy wyjściu z kościoła. Serdeczne Bóg zapłać za składane z tej racji ofiary, które zostaną przeznaczone na instalację w kościele parafialnym sygnalizacji przeciwpożarowej. Przy wyjściu z kościoła do nabycia po 20 zł kalendarz naszej parafii poświęcony Kościołowi Bożego Ciała. To wszystkie ogłoszenia. Powstańmy i wyznajmy naszą wiarę. Wierzę w jednego Boga, Ojca Wszechmogącego. Rzeczy widzialne w niewidzialne i w jednego Pana Jezusa Chrystusa, Syna Bożego Jednorodzonego, który z Ojca jest zrodzony przed wszystkimi wiekami. Bóg z Boga, światłość ze światłości, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, zrodzony, a nie stworzony, współistotny Ojcu, a przez Niego wszystko się stało. On to dla nas ludzi i dla naszego zbawienia wstąpił z nieba i za sprawą Ducha Świętego przyjął ciało z Maryi Dziewicy i stał się człowiekiem, ukrzyżowany również za nas pod Poncjuszem Piłatem. Został męczony i pogrzebany i zmartwychwstał dnia trzeciego, jako oznajmia Pismo, i wstąpił do nieba, siedzi po prawicy Ojca i powtórnie przyjdzie w chwale sądzić żywych i umarłych, a królestwo Jego nie będzie końca. Wierzę w Ducha Świętego, Pana i Ożywiciela, który od Ojca i Syna pochodzi, który z Ojcem i Synem wspólnie odbierał uwielbienie i chwałę, który mówił przez proroków. Wierzę w jeden święty, powszechny, apostolski Kościół. Wyznaję jeden chrzest na odpuszczenie grzechów i oczekuję wskrzeszenia umarłych i życia wiecznego w przyszłym świecie. Amen. Ufając Bożej mądrości, która nie tylko stworzyła świat, ale nim kieruje ku pełni zbawienia, przedstawiajmy nasze prośby, wołając. Prosimy o dar pokory dla Kościoła, aby umiał przygarniać ludzi życiowo zagubionych. Ciebie prosimy. Prosimy o uczciwość dla sprawujących władzę i zarządzających dobrami materialnymi, aby społeczności mogły się rozwijać i żyć w pokoju. Ciebie prosimy. Prosimy o postawę miłosierdzia dla ludzi zamożnych, aby przychodząc z pomocą ubogim, zasługiwali na życie wieczne.
Ciebie prosimy. Prosimy o łaskę nawrócenia dla zatwardziałych grzeszników, aby rozpoznając miłość Bożą i własne nieprawości, podjęli pokutę i odmienili swoje życie. Ciebie prosimy. Prosimy o dar życia wiecznego w jedności z Panem Bogiem dla zmarłych z naszych rodzin, dla polecanych w tej mszy świętej, świętej pamięci Roberta Hałaś, świętej pamięci Teresy i Wawrzyńca Maślankowskich, świętej pamięci Michała Ranców oraz zmarłych z rodziny, oraz wszystkich polecanych w tegorocznej modlitwie wypominkowej w naszej parafii, aby mogli przynależeć do grona świętych w Królestwie Niebieskim. Ciebie prosimy i prosimy o wrażliwość na sprawy duchowe dla nas samych, abyśmy troszczyli się o świątynię naszych serc. Ciebie prosimy. Boże, Ty pragniesz mieszkać w ludzkich sercach. Prosimy, wysłuchaj naszych błagań i wejdź w nasze życie ze swoją łaską. Przez Chrystusa, Pana naszego. Wszystko Tobie oddać pragnę i dla Ciebie tylko żyć. Chcę Cię, Jezu, kochać wiernie, dzieckiem Twoim zawsze być. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Wszystko Tobie oddać pragnę, od najmłodszych moich lat. Pomóż, Jezu, by mnie nie zwiódł pokusami swymi świat. Serce moje weź, niech Twą śpiewa cześć. Serce moje, duszę moją, Panie Jezu, weź. Módlmy się, aby moją i Waszą ofiarę przyjął Bóg Ojciec Wszechmogący. Ofiarę stron Twoje, na cześć i chwałę Twojego imienia, a także na pożytek nasz i całego Kościoła Świętego. Panie nasz Boże, niech ta Eucharystia wzniesie się do Ciebie jako ofiara czysta i wyjedna nam dary Twojego miłosierdzia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pan z Wami. I z Duchem Twoim. W górę serca. Znosimy je do Pana. Dzięki składajmy Panu Bogu naszemu. Godny to i sprawiedliwe. Zaprawdę godne to i sprawiedliwe, a dla nas zbawienne, abyśmy Tobie składali dziękczynienie i Ciebie wychwalali. Panie Ojcze Niebieski, Wszechmogący, Miłosierny Boże, w którym żyjemy, poruszamy się, jesteśmy. W czasie naszej doczesnej pielgrzymki doznajemy Twojej dobroci w codziennych potrzebach i nosimy już sobie zadatek życia wiecznego. Mając bowiem pierwsze dary Ducha, przez którego wskrzesiłeś z martwych Jezusa, spodziewamy się wiekuistego udziału w misterium paschalnym.
Dlatego z wszystkimi aniołami wysławiamy Ciebie, z radością wołają. Święty, 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 Pan Bóg zastępów, pełne są niebiosa i ziemia chwały Twojej. Hosanna na wysokości, błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Hosanna na wysokości. Zaprawdę święty jesteś, Boże, źródło wszelkiej świętości. Dlatego stajemy przed Tobą i zjednoczeni z całym Kościołem uroczyście obchodzimy pierwszy dzień tygodnia, w którym Jezus Chrystus zmartwychwstał i zesłał na apostołów Ducha Świętego. Przez Chrystusa prosimy Ciebie, Wszechmogący Boże. Uświęć te dary mocą Twojego Ducha, aby stały się dla nas ciałem i krwią naszego Pana Jezusa Chrystusa. On to, gdy dobrowolnie wydał się na mękę, wziął chleb i dzięki Tobie składając łamał i rozdawał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i jedzcie z tego wszyscy, to jest bowiem ciało moje, które za was będzie wydane. Podobnie po wieczerzy wziął kielich i ponownie dzięki Tobie składając, podał swoim uczniom, mówiąc: bierzcie i pijcie z niego wszyscy, to jest bowiem kielich krwi mojej, nowego i wiecznego przymierza, która za was i za wielu będzie wylana na odpuszczenie grzechów. To czyńcie na moją pamiątkę. Oto wielka tajemnica wiary. Głosimy śmierć Twoją, Panie Jezu, wyznajemy Twoje zmartwychwstanie i oczekujemy Twego przyjścia w chwale. Wspominając śmierć i zmartwychwstanie Twojego Syna, ofiarujemy Tobie, Boże, chleb życia i kielich zbawienia i dziękujemy, że nas wybrałeś, abyśmy stali przed Tobą i Tobie służyli. Pokornie błagamy, aby Duch Święty zjednoczył nas wszystkich, przyjmujących ciało i krew Chrystusa. Pamiętaj, Boże, o Twoim Kościele na całej ziemi. Spraw, aby lud Twój wzrastał w miłości, razem z naszym papieżem Franciszkiem, naszym biskupem Józefem oraz całym duchowieństwem. Pamiętaj także o naszych zmarłych braciach i siostrach, którzy zasnęli z nadzieją zmartwychwstania i o wszystkich, którzy w Twojej łasce odeszli z tego świata. Dopuść ich do oglądania Twojej światłości. Prosimy Cię, zmiłuj się nad nami wszystkimi i daj nam udział w życiu wiecznym z Najświętszą Bogu Rodzicą, Dziewicą Maryją, ze świętym Józefem, jej oblubieńcem, ze świętymi apostołami i wszystkimi świętymi, którzy w ciągu wieków podobali się Tobie, abyśmy z nimi wychwalali Ciebie przez Twojego Syna Jezusa Chrystusa. Przez Chrystusa, z Chrystusem i w Chrystusie, Tobie, Boże Ojcze Wszechmogący, w jedności Ducha Świętego, wszelka cześć i chwała przez wszystkie wieki wieków.
nazywamy się dziećmi Bożymi i nimi jesteśmy. Dlatego ośmielamy się mówić. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego. Wybaw nas, Panie, od zła wszelkiego i obdarz nasze czasy pokojem. Wspomóż nas w swoim miłosierdziu, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwali przyjścia naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Bo Twoje jest królestwo i potęga i chwała na wieki. Panie Jezu Chryste, w dniu zmartwychwstania pozdrowiłeś uczniów słowami: pokój wam. Prosimy Cię, nie zważaj na grzechy nasze, lecz na wiarę swojego Kościoła i zgodnie z Twoją wolą napełniaj go pokojem i doprowadź do pełnej jedności, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Pokój pański niech zawsze będzie z wami. I z duchem Twoim. Przekażmy sobie znak pokoju. Pokój nam wszystkim. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, obdarz nas pokojem. Oto Baranek Boży, który gładzi grzechy świata. Błogosławieni, którzy zostali wezwani na Jego ucztę. Panie, nie jestem godzien, abyś przyszedł do mnie, ale powiedz tylko słowo, a będzie uzdrowiona dusza moja. Przyszedł Jezus ukochany, by leczyć wszystkie nasze rany. Pan ziemi i jasnego nieba, postaci przyszedł wina chleba. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. Pan prosi, stół nakryty czeka, Bóg zniża się aż do człowieka. Najmilsza uczta rozpoczęta, przedziwna Jego dobroć święta.
O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. Porzućmy grzech, co duszę plami, by Jezus mógł się cieszyć z nami. Nam oddał własną krew i ciało, i szatę łaski śnieżno-biało. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. O Jezu, Ty się łączysz z nami, więc serca nasze Ci składamy. Twa miłość zawieść nas nie może, błogosław nam Boże. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Ty dasz mi pokój serca, Panie mój, bo Tyś zbawieniem mym. Tak w Tobie znajdzie pokój dusza moja i uciszy się. Módlmy się. Panie nasz Boże, pomnóż w nas działanie swej mocy i przygotuj nas swoją łaską do życia wiecznego, którego zadatek otrzymaliśmy w Najświętszym Sakramencie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Za chwilę klęknijmy przed Najświętszym Sakramentem, Jezusem ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Tylko jedno, drodzy, sprostowanie do ogłoszeń. Już nie ma tych kalendarzy parafialnych, które były rozprowadzane w Kościele Bożego Ciała. Więc chwilowo na razie nie możemy ich nabyć, aczkolwiek chyba będą dodrukowane, więc jeszcze
w najbliższym czasie będą, ale dzisiaj jeszcze nie. A teraz klęknijmy przed Chrystusem Eucharystycznym. Pójdź do Jezusa, do niebios brań, w Nim tylko szukać pociechy nam. On nas napuwi krwią swoich ran, On Ojciec, lekarz, Pan. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. Panie Jezu Chryste, na początku listopada klękamy przed Tobą ukrytym w Najświętszym Sakramencie. Spoglądając na hostię, szukamy w swym sercu wiary, która otworzy nam dzisiejsze spotkanie z Tobą. Wiara bowiem, która jest darem Twojej łaskawości, pozwala nam wpatrywać się w to, co jest niewidoczne dla oczu. Tylko wiara obudzona Twoim Słowem pozwala nam spotkać się z Tobą, nasz boski Zbawiciel. Czas listopadowy skłania nas także do poszukiwania w całym stworzeniu tego, co jest trwalsze niż opadający liść, zanikająca szata ziemi. O nieuchronnym przemijaniu przypominają nam cmentarze. W tych dniach, odwiedzając groby naszych krewnych i znajomych, wyznajemy wiarę w życie wieczne, które trwa po przekroczeniu progu doczesności. Panie Jezu Chryste, boski Nauczycielu, w dzisiejszej Ewangelii przypominasz nam cel naszej ziemskiej wędrówki. Oto przechodzisz przez Jerycho. Wraz z Tobą tłum ludzi, którzy czekają na Twoje słowo, czekają na Twój znak. Celem Twojej drogi jest dom człowieka. Obok drogi na drzewie ukrył się celnik Zacheusz. Zatrzymujesz się i prosisz o gościnę w jego domu. Ku zaskoczeniu wszystkich udajesz się na ucztę do domu grzesznika, a rozradowany Zacheusz otwiera swój dom przed Tobą, jednocześnie otwiera serce dla Ciebie i ludzi, szczególnie dla tych, których w swoim życiu skrzywdził. Zacheusz, otwierając dom dla Ciebie, dostąpił udziału w łasce zbawienia. Że z nami jesteś, pozwól to czuć, nadzieję naszą omdlałą wzbudź. Daj przetrwać mężnie prób ziemskich czas, o Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu, smutny ten czas, o Jezu, pociesz nas. Słuchaj, Jezu, jak Cię błaga lud, słuchaj, słuchaj, uczyń z nami cud. Przemień, o Jezu,
smutny ten czas. O Jezu, pociesz nas. Panie Jezu, odchodząc do nieba, zapewniłeś nas, że w domu Twego Ojca jest mieszkań wiele i że idziesz przygotować nam miejsce, a potem powrócisz, aby nas zabrać do Królestwa Twego Ojca. Przez odwiedziny w domu celnika Zacheusza pozostawiasz nam klucz do domu Twego Ojca. Pełnia zbawienia przygotowana jest dla tych, którzy w doczesnym życiu otwierają przed Tobą drzwi swojego domu, otwierają drzwi swojego serca. Jezu Chryste Boże, dla którego wszystko żyje, przyjmij naszą modlitwę o dar zbawienia dla wszystkich naszych bliskich zmarłych, a w nas umocnij nadzieję, że Ty jesteś bramą do życia wiecznego. Modlić się będziemy o to wspólnie litanią za zmarłych. Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami. Synu Odkupicielu Świata Boże, zmiłuj się nad nami. Duchu Święty Boże, Święta Trójco Jedyny Boże, Święta Maryjo, módl się za nimi. Bramo Niebieska, módl się za nimi. Królowo w niebo wzięta, módl się za nimi. Święty Michale, Święty Janie Chrzcicielu, módl się za nimi. Święty Józefie, módl się za nimi. Wszyscy święci, święte Boże, módlcie się za nimi. Bądź im miłościw, wybaw ich, Panie. Od zła wszelkiego, wybaw ich, Panie. Od cierpień w czyśćcu, wybaw ich, Panie. Przez Twoje wcielenie, wybaw ich, Panie. Przez Twoje narodzenie, wybaw ich, Panie. Przez Twój chrzest i post święty, wybaw ich, Panie. Przez Twój krzyż i mękę, przez Twoją śmierć i złożenie do grobu, wybaw ich, Panie. Przez Twoje zmartwychwstanie, wybaw ich, Panie. Przez Twoje cudowne w niebo wstąpienie, wybaw ich, Panie. Przez zesłanie Ducha Świętego, wybaw ich, Panie. Przez Twoje przyjście w chwale, wybaw ich, Panie. Prosimy Cię, abyś dał nam pragnienie nieba. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś nas zachował od nagłej i niespodziewanej śmierci. Wysłuchaj nas, Panie. Prosimy Cię, abyś uchronił nas, naszych krewnych i dobrodziejów od wiekuistego potępienia. Prosimy Cię, abyś naszych dobroczyńców obdarzył wieczną nagrodą. Prosimy Cię, abyś prowadził do wiekuistej światłości naszych nauczycieli i wychowawców. Prosimy Cię, abyś okazał miłosierdzie ofiarom wypadków, katastrof i wojen. Prosimy Cię, abyś dał wszystkim wiernym zmarłym wieczny odpoczynek. Prosimy Cię, abyś pozwolił im radować się w chwale zmartwychwstania. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami. Módlmy się. Boże, Ty sprawiłeś, że Twój Syn zwyciężył śmierć i wstąpił do nieba. Daj Twoim zmarłym sługom udział w Jego zwycięstwie nad śmiercią, aby mogli na wieki oglądać Ciebie, swojego Stwórcę i Odkupiciela. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Pomódlmy się jeszcze o dobre przygotowanie do Misy Świętych, które już wkrótce w naszej parafii będziemy przeżywać. Najświętszy Odkupicielu, Ty dałeś nam poznać, że Twoim rajem jest serce człowieka. Prosimy Cię o błogosławieństwo dla misji świętych,
które odbędą się w naszej parafii. Użycz nam Twej łaski, aby odnowa naszej wspólnoty prowadziła wszystkich do pojednania z Tobą i otwarcia serc dla Ciebie. Błagamy o dar skruchy i szczerą wolę poprawy. Poślij Ducha Świętego, by przeniknął serca tych, którzy Cię jeszcze nie znają lub zbyt mało kochają. Daj misjonarzom światło, by słowo przez nich głoszone wpadło w serca i umysły oraz wydało obfity owoc w naszej wspólnocie. Uczyń z nas na nowo swój Kościół, byśmy gorliwie głosząc Ewangelię i kochając bliźnich, czynili kolejnych Twych uczniów. Maryjo, Matko nieustającej pomocy, powierzamy Ci nasze misyjne starania. Wzmocnij słabych, przyczyń się do naszego nawrócenia. Wspieraj zaangażowanie w przygotowanie misji. Tobie polecamy także dobre ich owoce i kontynuację ewangelizacji w naszej parafii. Święty Józefie, Święta Katarzyno Aleksandryjska i Święty Alfonsie Liguori, módlcie się za nami. Amen. Panie Jezu, dziękujemy Ci za Twoją obecność pośród nas i prosząc się o Twoje błogosławieństwo, prosimy, bądź zawsze z nami, wszędzie tam, gdzie na co dzień jesteśmy, aby zbawienie stało się także udziałem nas sam, naszych domów, całej naszej parafialnej wspólnoty. Przed tak wielkim sakramentem upadajmy wszyscy wraz. Niech przed Nowym Testamentem starych praw ustąpił czas. Co dla zmysłu niepojęte, niech dopełni wiara w nas. Bogu Ojcu i Synowi hołd po wszystkie nieśmy dni. Niech podaje wiek wiekowi swym tryumfu dzięki czci, a równemu im duchowi niechaj wieczna chwała brzmi. Amen. Módlmy się. Boże, Ty przez paschalne misterium Chrystusa odkupiłeś wszystkich ludzi. Zachowaj w nas dzieło swojego miłosierdzia, abyśmy nieustannie czcząc tajemnicę naszego zbawienia mogli osiągnąć Jego owoc. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Niechaj będzie pochwalony Przenajświętszy Sakrament,
teraz i zawsze, i na wieki wieku. Amen. Chodź Twą obronę, Ojcze, na niebie, grono Twych dzieci swój powierza los. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Ty nam błogosław, ratuj w potrzebie i broń od zguby, gdy zagraża cios. Czy toń spokojna, czy szumią fale, gdy Ty Twe dzieci w swej opiece masz? Znosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz. Znosimy modły dziś ku Twej chwale, boś Ty nam tarczą, Boże Ojcze nasz.